strony Alina jesteśmy dzisiaj w Stary Stable, gdzie będziemy wykonywać sobie zadania na lice. I mi się pysie, będziemy tutaj ogarniać Nika i powrót Alex przede wszystkim. No i te pieniądze też tam będziemy robić, aczkolwiek dalej mam wrażenie, że po prostu ja cały czas, nie sprawdziłam tego, ale cały czas mam wrażenie, że po prostu było super. No świetnie. Że po prostu było to już wykonywane na Wiktorii i nagrywane przy okazji najnowszej właśnie aktualizacji z tych pieniędzy. Patrzcie, taka wielka ważka z tych chmur się stworzyła. Taka, wiecie, taka ważka. Tak jakoś takie luźne wtrącenie mi się ten i bardzo luźne jakby tłumaczenie chmur. Czasem lubię sobie nawet tak w chmurach popatrzeć, co tam ciekawego się utworzyło. Ale będziemy te pieniądze dalej tam robić powolutku i coś tam ogarniemy. Okej. Okay. Głód i zmęczenie mnie nie zatrzyma. Dlaczego nie? Dlaczego? No wiesz, jestem sławny podróżnik i odkrywca. Nick Stanground. Na pewno o mnie słyszałaś. Wiesz co? Mam w planach coś fantastycznego. Najwspanialszy projekt. Planuję epicką przygodę. Czy mogłabyś, skoro już tu jesteś, pomóc mi uporządkować kilka drobnych spraw? No pewnie. Okej. Okay. Super. Potrzebuję tylko kogoś, kto zabierze cumy. Ten balon zabierze mnie do dolinnych ukrytych dinozaurów ponad górami Valadale. Jestem pewien, że to będzie udana ekspedycja. No dobrze, nie ma problemu. Moja ekspedycja będzie legendarna. Zabierając cumy, staniesz się częścią nieograniczonego sukcesu światowej sławy. Ciekawe. Ale najpierw trzeba je zdjąć. Wokół balonu są 4 cumy, a potem już tylko do góry. Okej, dobra. Odwiąż 4 cumy. Dobrze, odwiązujemy. Jak potrzeba, to potrzeba, nie? To jest jedna. To jest druga. Tak, to jest trzecia. Super. I będziesz latał od razu, czy już ten? Nie pamiętam. Jak to wyglądało? Co ty w ogóle masz ciekawego w tym balonie? Okej. Okay. Dobra. Ojej, spory ten balon, nie? Czekajcie, aż sobie wiecie, co zrobimy? Ha, teraz jest taka możliwość. O nie, nie można tego tak zrobić. Łe. Myślałam, że można tak, wiecie, z każdej strony, że chcę to zobaczyć. No to Lipton. Dobra, nieważne. Okej. Okay. Czysto, ruszamy. Sterowce, balony zapełniły. Cepeliny, to ja przeczytałam. To jest towar. Już czas do zobaczenia. Udaję się do Doliny Ukrytych Dinozaurów. Kto wie, może znów się spotkamy. Ja wiem i spotkamy się. Jaj! Czekajcie, klikniemy sobie teraz. O, właśnie. O, słodko. Zrobimy sobie tutaj. O! Super! Papaniku! Papaniku, do zobaczenia w DZW. Wow! Jaj, poleciał. O, so sweet. So sweet. Patrzcie, wszyscy dwa latają, nie? Poleciał teraz Nick. Wszyscy kurde latają, nie? Kurka wodna, a my nie latamy. To nie fajne. No nic, no, pożegnamy go tak sobie troszeczkę. Jej! Słodkościowo. Ja zawsze, znaczy jak ja byłam, jak ja to robiłam, to zawsze miałam wrażenie, że DZW jest tutaj. A to jest tam, z tymi górami. Tam daleko. O, ale fajnie. Po czemu ten balon się kręci? No nie wiem. Trochę nie powinien się kręcić, no dobra, nieważne. No dobrze. Zobaczmy sobie przy okazji, jak ten nikt tutaj sobie leci. Zrobimy sobie jeszcze jedno zdjęcie. O, akurat Lilka się patrzy na nas. Spoko. No, a ja? Lilka się patrzy, mówi, a ja? A gdzie ja? Halo ja? Dobra. Tu cumy zostały. No dobra, cumy zostały. Ale okej. Okay. Zobaczmy sobie, czy mamy jakieś zadanie.
Ukradzione pieniądze, powrót Alex, śnieg po prostu nie stopnieje. Mamy, proszę Państwa, mamy. Mamy. Proszę bardzo, Nick Stoneground. Nick Stoneground sobie poleciał. No popatrzymy sobie jeszcze na niego, nie? Patrzymy sobie na niego. Ła, w ogóle te balony tutaj fajnie. Szkoda, że nie zrobiłam mu jakby tutaj taki, wiecie, byłby taki duży jak te balony. No dobra, no. Fajnie, fajnie. Mamy tutaj. Tam jest Nick. Tam pofrunął. Fajnie, bardzo fajnie jest to wykonane. Zobaczymy, czy on dalej będzie, aż chcę zaobserwować, czy on dalej będzie jakoś tak bardzo, bardzo latał, czy po prostu zniknie nam w powietrzu, czy gdzieś za górami, czy co tam, jak tam będzie wyglądało. Bo na razie sobie leci. Na razie sobie leci i nie zamierza przestać. Dobra, to słuchajcie, damy sobie na razie spokój z powrotem Alex. Na razie sobie po prostu pójdziemy, słuchajcie, pójdziemy sobie do Elizabetki i u Elizabetki sobie ogarniemy. I no patrzcie, dalej lata, nie? Co za cwaniak? Dalej lata. Dalej lata, no kurde, co, znikniesz, nie znikniesz? Siema, siema. Czekajcie, bo coś się skupiam na Niku. Siema, Stefan. Zniknął. Jaj. Siema. Pokazałam wam przy okazji klubowy czat, a to nic. Okej, okay, dobra. Dobra, no to w tym momencie lecimy sobie do Valleydale. Lecimy sobie, że tak śnieg nie stopnieje. Może odblokujemy dzisiaj dud, słuchajcie. Może odblokujemy dud, a jeżeli odblokujemy dud, to też odblokujemy, co ja chcę? Ja chcę wioskę Vale. Odblokujemy sobie Caltersów, a jeżeli Caltersów, to tam piękna muzyka, do której czasami wracam. Słuchajcie, najpiękniejsza muzyka to jest muzyka u Caltersów i muzyka w DZW przy wyścigach. Nie ma piękniejszych muzyk, moim zdaniem nie ma piękniejszych nutek na SSO niż ta. Są równie ładne, znaczy równie, są ładne, ale nie aż tak bardzo ładne jak tamte. Okej, okay, dobra. Minęło już trochę czasu. Czy śnieg z górskiej przełęczy kiedykolwiek stopnieje? Ostatnio było kilka wyjątkowo ciepłych dni, więc może nadszedł czas, aby sprawdzić ponownie. Wiem, że jesteś pewnie znudzona sprawdzaniem topniejącego śniegu, ale naprawdę chciałam udać się do Doliny Ukrytych Dinozaurów. Od setek lat ludzie nie odwiedzali tego miejsca, więc trochę śniegu nie powinno nas powstrzymać. Okej, okay, dobrze. Więc pojedź do Doliny Ukrytych Dinozaurów, brawo, i sprawdź, czy przełęcz jest nadal DZW. No okej, okay, mamy DZW, słuchajcie, moim zdaniem mamy DZW. Zobaczymy sobie jeszcze, czy na pewno mamy to DZW. Tam trzeba wykonać wyścig, którego ja nie cierpię. Trochę się na Wiktorii z nim męczyłam, pamiętam, ze 3 razy. Teraz jest dzień, więc tym bardziej będzie gorzej, no ale dobra. Słuchajcie, Lilka ma 16 poziom, prawie 17 i dopiero DZW, ale damy radę, słuchajcie. Chcę jak najwięcej odblokować, żeby móc poza nagraniami ją po prostu koksać. Dla Waszej wiadomości nie zrobiłam jeszcze lepki w AAE, ale spoko. Ale spoko, będę dalej robić tą repkę i mamy, że śnieg nie stopniał. Wow! Mamy, że śnieg nie stopniał. Przejście, o, jest odkryte, wow! No dobra, to musimy teraz wrócić, bo tu na razie mamy zamknięte to przejście. Musimy wrócić sobie do Elizabetki i po prostu jej to powiedzieć, tam trzeba coś tam poogarniać. Znaczy generalnie rzecz biorąc, tam trzeba było chyba coś poklikać i dopiero się odkrywało przejście i przy windzie chyba się z kimś tam klikało, przy windzie tam z drugiej strony po prostu. Także dobra, słuchajcie, dobra, no to lecimy zobaczyć, co tam Elizabetka nam powie. Okej. Okay. Cześć Elizabetko. Ej, ale koń, trochę dalej. Naprawdę? Co za wspaniała wiadomość. Wiedziałam, że będzie dobrze.
Dni były ostatnio tak ciepłe i słoneczne, że musiało mieć to pozytywny efekt na stopnienie śniegu. Jej, słuchajcie, no, dni były ciepłe i słoneczne. No nie były. To takie ekscytujące. Dolina Krutych Dinozaurów jest otwarta. Wow! I czas na odkrycie naprawdę na... I czeka na odkrycie, przepraszam bardzo. Naprawdę, siema, witam, nie wiem kogo tu witam. Pamela, witam, siema. Naprawdę chciałabym zająć się kilkoma rzeczami, które od lat zamknięte były w dolinie. Taka szkoda, że przełęcz była zablokowana tak długo. Inaczej mogłaby być odkryta i poznana od wieków. No właśnie. Ale cóż, na co czekamy? Pojedź i sprawdź, czy znajdziesz bezpieczną drogę do doliny i wróć do mnie ze wszystkimi informacjami. Okej, okay. Ruszaj w drogę, moja przyjaciółko. Jej! Mam dla ciebie małą radę. Dolina jest bardzo odizolowana i może być ciężko się do niej dostać. Upewnij się, że masz wystarczającą ilość wolnej przestrzeni w swoim wyposażeniu, ponieważ nie będzie tam żadnych stajni czy sklepów. No dobrze, okej. Okay. No dobrze, okej. Okay. Siema, siema, witam, witam. Witam dziewczyny. Witam dziewczyny. O, tutaj ładnie się tak w kwiatuszkach, bardzo fajnie. Tatiana, przepraszam bardzo. Czy ja mam dużo miejsca? Mam dużo miejsca. Ekwipunek mam pełen smakołyków dla konia i tak tam nie można tego konia nakarmić, to nic. Ale jedziemy do dwóch, słuchajcie. No, Lilka, brawo jej właścicielka. Dobra, lecimy do ZW, ZW. Siema, siema, jak ktoś tutaj też towarzyszy, bo chyba ta osoba na nie czekała. Nie wiem, dlaczego tak czekała. Ale fajnie, fajnie, spoko. Okej, słuchajcie, mamy to. Mamy to, wjeżdżamy do ZW. Oczywiście konik nasz kusyś nie jest odporny na zimno. Ale, słuchajcie, wjeżdżamy na nagraniu do ZW. To się stało. Jesteśmy Lilką ZW, ale się cieszę, słuchajcie, że Lilka w końcu ma ZW. Czekam na Eponę, bo Epona sobie zrobi prywatnie. Eponę sobie zrobię prywatnie. I tak dalej. Dobra, mamy, że winda jest tutaj ten. Że winda jest, ale winda nie była używana przez stulecia. No właśnie, no właśnie. Okej, i co ja muszę zrobić? Co ja muszę zrobić teraz? Co ja muszę zrobić? Ja powinnam chyba móc pójść, słuchajcie, do Elizabetki. Tak, bo tu nie mogę wejść. Aha, tu jest wykrzyknik, dobra, czekajcie. Tu jest wykrzyknik. Pamiętam, że kilka tych wykrzykników takich było. Momencie, już klikam. Już. Klikamy ten wykrzyknik. Zamarznięta dolina pokryta jest. Co się cieszy, dzięki wielkie! Jest gęstą i zimną mgłą, która unosi się pod wieżą wody. Witaj w Dolinie Krutych Dinozaurów! Jaj! Słuchajcie, mamy ZW! Mamy ZW, słuchajcie. Siema, siema, Oliwia. Oliwia chyba na mnie się czekała. Jej, dobra. Klikamy dalej. Okej. Okay. Nie ma windy. Już patrzcie, tutaj musimy ten wyścig przejechać. Ja pamiętam, że miałam jakieś problemy z tym wyścigiem, właśnie z tymi. Ale damy radę, powolutku damy radę, nie ma problemu. Ale wygląda na to, że możliwe jest dostanie się na dół górskim zboczem. Okej. Okay. Lodowe podłoże nie wygląda, jakby miało wytrzymać się bardzo długo pod dodatkowym ciężarem. Muszę zjechać bez zatrzymywania się. Tak, bo tutaj to one spadają, z tego co pamiętam. Nie będę wtedy mogła dostać się do góry tą samą drogą. Wydaje się to być ryzykowne, ale muszę zrobić wszystko w imię przygody. Tak jest. Mam nadzieję, że znajdę później drogę do góry. Dopóki jestem tutaj sama, nikt mi nie pomoże. No właśnie, słuchajcie, no właśnie. Ten odcinek może być trochę dłuższy, bo musimy ten wyścig zrobić. I tam będzie trzeba windę znaleźć, poszukać windy, więc generalnie rzecz biorąc, no, wybaczcie, ale będę po prostu musiała to jakby tutaj zrobić. Mam nadzieję, tak żeby Lilka mogła się też z tego wydostać, tak, z tego dwóch. Nie będziemy na razie się spieszyć, bo nie ma sensu, ale dopiero tu będziemy się troszeczkę spieszyć. Skaczaj, skaczaj, skaczaj.
Ale nie tak mocno skaczaj, o Boże, nie tak mocno skaczaj. Oj, chyba nie zaliczę tego wyścigu, no właśnie. Już mam po wyścigu, słuchajcie. Być może powinnam wziąć innego kucyka, po prostu innego kucyka, innego konika. Bo na razie to chyba będzie ciężko tym koniem wyrobić. Mogłam wziąć może Haflisia, no ale dobra. Okej, będziemy jechać takim właśnie galopem, galopem, powiedzmy. Tu jeszcze damy radę. Ej, ale koń... No dobra, świetnie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Będziemy teraz robić ten wyścig X czasu. Ale jest całkiem fajny. Tylko generalnie, żeby więc właśnie gorzej jest, żeby to wyrobić, tak? Ten koń i tak jest wolny. Ale... Słabo zakręca. Tak jak było wczoraj na live, nie? No, ale koń, halo. Jezu, serio? Skacz, proszę, skacz. Dobra, nie musiał, dobra. Okej. Okay. Jedź, o Jezus, jedź, Lilka, jedź. Ewentualnie podzielę ten odcinek na dwa, po prostu, zobaczymy. Jedź, Lilianka, leć, jedź teraz tutaj, musimy sobie jakoś poradzić. Jedź, dobra. Poradziła sobie, więc jest spoko. Dobra, będziemy spiechać powolutku. Dud jest przepiękną krainą. Dud jest przepiękną krainą, nie powiem, że nie. Tylko tutaj po prostu ja nie widzę myszki. To jest ten mój mały problem. Gdzie teraz? Halo, gdzie teraz? Ja nie widzę strzałki. Chyba tutaj. Nie widzę strzałki, no świetnie. O Boże. Zlamiłam, słuchajcie, zlamiłam. Zlamiłam, bo nie widzę strzałki. Nie wiem, gdzie jest strzałka. No, świetnie. Dobra, przejechaliśmy niemal cały wyścig, ja tu skończę to nagranie na moment, bo nie ma sensu, słuchajcie, ja po prostu nie widzę strzałki, zagapiłam się, no. Ajajaj, kurka wodna, zła jestem teraz na siebie, bo spanikowałam trochę. No ale koń, bez przesady, dobra, jedź, nie wymyślaj. Jedź, proszę cię. No, dobra, nie, to trzeba było. Wyścig ukończony, jak zwykle ja musiałam po prostu sobie go utrudnić. I pojechać gdzieś w inną stronę, jak tu było po prostu prościutko, po prostu prościutko. Nasza część windy jest tutaj sama. Nikt, no dobra, gdzieś to powinien być wykrzyknik. Gdzieś to powinien być wykrzyknik, ale ja tutaj naprawdę nie, mało widzę w dud w dzień. Naprawdę, wierzcie mi, to jest dosyć kiepskie. Dobra, wykrzyknik jest nie za mną, okej. Okay. Gdzieś tutaj powinien być wykrzyknik, przy windzie właśnie. Ale pytanie jest takie, gdzie? Bo ja go tutaj nie widzę. Ola, tutaj może coś? Jezu, jak to jest ciemno, czy jak to jest jasno. Ja wolę właśnie, jak jest ciemno, jak to jest, wiecie, tak, no, sensownie. No halo, czy ja mogę tutaj coś... Ja nie widzę, czekajcie, ja nie... Po prostu to jest dla mnie tak irytujące. Weź, kliknij to ładnie. I weźmy tu jakoś taki normalny ten, bo tutaj po prostu nic nie widać. Najlepiej w dud jest właśnie, wieczorkiem, kiedy po prostu cokolwiek jest widoczne. Dobra, czekajcie, muszę tutaj chyba podjechać do... Tu jest wykrzyknik, dobra. Okej. Okay. To musi być niższa część windy. No, na pewno. Winda wydaje się być nie do użytku zarówno z góry, jak i na dole. Okej. Okay. Momencie, okay. Jeszcze jestem robotem. Musiałam po prostu. Okej. Okay. Silnik, mam jakąś ładną, tu ładną tą, dobra, animację, zobaczę sobie. Ale wieje wiatr tutaj, po prostu ten. Silnik znajduje się na windzie w środkowej części i poniżej. Mogę sprawdzić, czy możliwa jest jego naprawa. Jeśli naprawię windę, na pewno będę mogła wrócić do Valadale i powiedzieć Elizabeth, że bez ryzykowania własnego życia w otchłani górskiej można się udać do Doliny Ukrytych Dinozaurów. No dobrze. Więc, co tu mamy? Sprawdź silnik windy. Okej. Okej, mi się pysie. Sprawdzamy silnik, bo my jesteśmy, kurde, tutaj wszystkim w tej grze. Więc sprawdzamy. I chyba z tego pamiętam, on był dobry. Bo winda jakoś działać musi. Dobra. Silnik kiedyś na pewno działał. No, na pewno. Jednak dziś jest zepsuty, zardzewiały i bez benzyny.
Nawet jeśli uda się go ponownie naprawić, wygląda na to, że musi być połączony z innym urządzeniem, które na pewno znajduje się gdzieś blisko. Dobra. Tutaj jest właśnie ta budka i tutaj właśnie to jest to. W tamtym budynku musi być jakiś pokój kontrolny. Muszę go sprawdzić. I tu właśnie jest fajne, bo tu jest takie, wiecie, no tutaj prowadzą nas za rączkę, tak? To spoko nawet, ale po prostu tutaj jest to, tu jest tamto. Jest tak trochę inaczej niż w sezonie. Jest tak lepiej, moim zdaniem. W tamtym budynku jest coś tam. I nie jest tak, że idź przynieść, wynieść po zamiatę, tylko jednak coś tam trzeba sprawdzić, coś zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. No takie to jest. Fajne. Fajne, fajne. Dobra, mamy wykrzyknik. Drzwi są zamknięte i nie mogę się tam dostać. No, domyślam się. Zastanawiam się, czy gdzieś tutaj może być ukryty klucz. Tak, pamiętam, że był klucz. Czy gdzieś może pod drzwiami albo pod oknem, może klasycznie pod wycieraczką. Ja myślę, że w śniegu. I szukali go z Lucjana. Warto sprawdzić. Naprawdę chciałam dostać się do tego budynku. No domyślam się, ja też bym nie chciała dostać. Dobrze, ale tu musimy tak. Tu jest kluczyk. Ja pamiętam, że on był gdzieś, słuchajcie, albo pod drzewem. Albo pod drzewem gdzieś był. Moim zdaniem był gdzieś pod drzewem tutaj. Ja będę dlatego szukała go tutaj, w tej części, bo on moim zdaniem był pod drzewem. O! Okej, dobra. Znalazłam klucz. Ja go muszę wziąć? Nie muszę go wziąć, nie? Nie muszę. A pamiętam, że na wiki było to gdzieś tam w drzewkach. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale tak mi się kojarzy. Dobra. Mamy kluczyk, więc go otwieramy. Tadam! Dobra. Taki klucz pasuje do drzwi. Drzwi są otwarte. Wow! Okej, wow, otworzyły się drzwi. Dobra, możemy tu na koniu? Możemy na koniu, nie? Powiedzcie, że możemy. Super, dobra. Ale to będzie trzeba pewnie zejść z konia. Dlaczego tu pada śnieg, skoro jesteśmy pod dachem? To pokój kontrolny windy. Panel kontrolny wydaje się być bardzo stary. No raczej. Wygląda na zbudowany przez XIX-wiecznych inżynierów. No, Lilka, kurde, koneser tej sztuki i budowy i historii. Muszę się przyjrzeć, jak panel kontrolny wygląda z bliska. Dobrze, to się przyjrzyj. To się przyjrzyj, moja droga, przyjrzyj się. O, nie muszę schodzić konia, super. Dobra. Panel kontrolny wygląda na nietknięty. No proszę, nawet jeśli nie był używany przez 100 ostatnich lat. Budynek najwyraźniej ochronił delikatną maszynerię przed wpływem wiatru i zimna. No raczej, tak myślę. Mógł, przede wszystkim mógł. Ale ten budynek wygląda na jakiś taki nowo zbudowany, nie staro zbudowany. Jeśli będę mogła znaleźć kilka rzeczy tutaj, które mogą być użyte jako zapasowe części, będę mogła naprawić silnik windy. Jeśli znajdę benzynę, będę mogła włączyć windę. Wygląda na to, że naprawdę muszę znaleźć bezpieczną drogę między Valledale a ekscytującą Doliną Ukrytych Dinozaurów. Wtedy Elizabeth będzie mogła tu się dostać. Kiedy szukałam kluczy, zauważyłam kilka dziwnych rzeczy wystających spod śniegu. No lol. Być może będę mogła znaleźć jakieś użyteczne rzeczy, których można użyć jako części i zapasowych. No sorry, części zapasowych. Nie jestem pewna, ale wydawało mi się, że widziałam karnister na benzynę gdzieś tutaj pod śniegiem. O matko, wszystko pod śniegiem widzisz. Ty masz jakiś, kurde, nie wiem, X-ray z Minecrafta, czy co? Nie wiem, po prostu. Ale dobra, szukamy tych rzeczy, bo chcemy dostać się do Elizabetki. I na tym będziemy kończyć odcineczek. Myślę, że tutaj będzie długi odcineczek. Stosunkowo dłuższy niż powinien być. No dobrze. Okej, tutaj mamy jakieś coś, więc tutaj sobie szukajmy. Lilka ma dowód, słuchajcie, no nie wierzę, po tylu latach. Lilka ma dowód. Okej, no co, no Lilka ma dowód, to ma dowód, nie? To ma dowód, Czekam na Eponę, czekam bardzo na Eponę, muszę tutaj tą Eponę ogarnąć, bo właśnie na Eponę mówię tak jak mówiłam wcześniej. Po prostu Epona po prostu ogarnę sobie sama prywatnie.
poza nagraniem, a Dud tutaj, Dud i ZW to są te rzeczy, te lokacje, które po prostu chciałabym nagrać dla Was. Też potem nam trochę tego wszystkiego odejdzie, nie oszukujmy się, bo jednak wiki, na wiki nagrywałam, prawda, więc tutaj to wszystko nam odejdzie na lilce, bo na wiki nagrywałam, także nie jesteśmy aż tak bardzo w czarnej D. No na wiki nagrywałam czy dardkory drugi raz, czy inne rzeczy, także tutaj spokojnie. Myślę, że damy radę. Nie będzie aż tak źle, bo mówię, gdyby nie Wiktoria, tak, to lilka byłaby w czarnej D. Ale jeżeli Wiktorii już nagrywałam, to nie jest tak źle. Okej. Okay. Łaszka. Dobra, bo szukamy, nic nie znaleźliśmy. Halo. Ja coś zbieram czy coś? Bo nie pamiętam tego, co się tutaj ogarniało. Dobra, mamy spełnione. Wszystko poszukaliśmy, więc wracamy do tego wykrzyknika tam, bo raczej tam chyba trzeba wrócić. Dobra. Nie tam. Ups. Myślałam, że tu muszę wrócić. No dobra. Tak myślałam też o tutaj właśnie o tym, żeby karnister napełnić. Zbiornik jest wypełniony z tuletnią benzyną. Jezu, bałabym się tego. Na pewno musi się tu znajdować jakiś karnister pod śniegiem, który mogę napełnić paliwem. W ten sposób mogę napełnić silnik i na pewno zacznie on znów pracować. No nie wiem. Znajdź karnister. Dobrze, znajdę karnister. Myślałam, że już karnister mamy. To nie jest karnister? Nie, to nie jest karnister. Dobra. Gdzież ja mogę ten karnister znaleźć? To jest tutaj ten karnister będzie? Nie, tu trzeba go nalać. To na pewno tu nie będzie. Tak, tu trzeba go nalać. Ale tu coś widzimy. Tu widzimy jakąś migotkę, więc tutaj sobie do niej podejdziemy. Czy tu jest karnister? Karnister, który możesz... Okej, okay, czyli znalazłem karnister. Super, szybko żeśmy go znaleźli. To jest akurat dobry plusik. Dobry plusik. Dobra, lećmy. Okej. Okay. Ciotuszeczku. Napełnione. Napełniony mamy już, więc co teraz? Co teraz? Dobra, tu musimy gdzieś podtegować, żeby tą windę napełnić. Ajajajaj. No nie, hahaj. W ogóle tu się mega zdupiłam z tym kocykiem w Dud, słuchajcie. No z tym wyścigiem tam to... Nie robiłam tego jakoś dużo razy, bo już zrobiłam to, wiecie, za którymś tam razem, tak? Na odcinku, na nagraniu, tylko źle pojechałam wtedy. Ale no, jednak zdupiłam się, nie? No tam zrobiłam ze 3 razy może jeszcze. Tylko wkurzyłam się, no bo jednak kucyk. Chciałam zmienić konia, ale już nie mogłam, więc... Zbiornik napełniony jest naprawdę starym paliwem. Dobra, wiem, spokojnie. Także wiecie, no... No chociaż dobrze tyle, że zrobiłam ten... Zrobiłam ten wyścig i że wszystko jest okej, okay, nie? No, musimy teraz tutaj podjechać, bo tutaj będziemy robić silnik. Sorry. Wygląda na to, że znajduje się tutaj trochę rzeczy. Głównie śmieci, ale na pewno niektóre mogą się przydać do podstawowej naprawy. Dobrze. Jestem całkowicie pewna, że silnik może być napełniony nawet przy użyciu tych przypadkowych śmieci. Zauważyłam skrzynkę z narzędziami w pokoju kontrolnym. Będę ją potrzebowała do naprawy. No Boże, Katalinka jest zdolnym człowiekiem. Ja nie wiem. Znaczy w ogóle nasza postać, nie? Kurde, jest taka zdolna po prostu. Ona wszystko zrobi. Ona wszystko umie, ona wszystko wie. Nie? W ogóle masakra. Ej, ej, ej. Ale no. Dobra, lecimy po tą skrzynkę. Słuchajcie. Lecimy po skrzynkę. Ja bym tu jeszcze chciała zobaczyć, bo tutaj nic nie mam, prawda? Powrót Alex i tak dalej. Ale ja bym chciała sobie zobaczyć potem, jak tam po prostu będę za chwilę ogarniała sobie Nika. W sensie, wiecie, nie? To jestem bardzo ciekawa. Czy obóz Nika już jest, czy jeszcze go nie ma? Dobra. A, muszę to naprawić. Już. Tym tutaj? Może zejść z konia? No dobrze. No dobrze, to zejdę z konia. Dobra. Dalej muszę zrobić dobrze. A to tutaj, okej. Okay. Jeszcze coś? Na pewno coś jeszcze. A to tutaj, dobra, stare takie, okej. Okay. Już wszystko, czy jeszcze coś? Jeszcze. I jeszcze tutaj.
Dobra. Kłoda Lilka, po prostu monter. Przewody jakieś tu robi, super. Trochę krótko są te napisy jak dla mnie i na żółto to tak nie bardzo. Filtr potrzebuje. No to wszystko, Lilka wszystko wie. No Lilka jest po prostu monterem ekstra. Dobra. Więc naprawiony silnik chyba znów pracuje, przynajmniej na razie. Okej. Teraz spróbuję uruchomić windę używając panelu kontrolnego w pokoju kontrolnym. Dobrze. To lecimy zobaczyć tą windę. Czy się winda uruchomi? Powinna się uruchomić, słuchajcie. Powinna się uruchomić. Nie ma innej opcji. Przecież oczywiście inni nie mają tą windę, więc ja też będę miała. No co ja się o tym płotę zahaczam? Dobra, no to mam. No, klikaj. Poszło chyba, co? Czy nie poszło? Nie działa. No nie, no musi zadziałać. Winda ciśnij. Poszło. Pach, 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 brawo. Pach, 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 pach i poszło do góry. Jaj, zaczęła działać winda. Superowo, dobra. Co teraz, co teraz, co teraz? Co, jeszcze raz muszę zrobić? Okej. Mam tutaj, okej, dobra, spoko. Mamy krzyknik. Tak, udało się, mamy małego buga, bo mamy tu możliwość jeszcze raz ten. Udało się jednak na jak długo, to jest pytanie. Sorry za Facebooka. Prawdopodobnie nie na długo, ale na własną odpowiedzialność zaryzykują użycie starej windy. No, najwyżej się spieprze kilkanaście metrów, kilkadziesiąt w dół. Okej, co ja muszę teraz zrobić? Co ja muszę teraz zrobić? Muszę podjechać tam, dobra? I zobaczyć, czy ja tam muszę użyć tej windy. Ale pierw, słuchajcie, pierwsza jazda od wieków. Pierw sobie pojedziemy do Nika. Pierw pojedziemy do Nika, bo jestem ciekawa, czy po prostu Nik tam jest. Pojedziemy do Nika i będziemy za chwilkę kończyć już odcinek, ale pierw pojedziemy sobie do Nika. Nie ma opcji. Nie ma opcji, bo tutaj, żeby nie pojechać, być w dół, nie pojechać do Nika, nawet nie przejechać przez. Oj, nie mogę! O, no to nie fajnie, no dobrze, dobra. To będę mogła pewnie po zrobieniu questów, więc. A to już nie dzisiaj, nie w tym dzisiejszym odcinku. No szkoda, no ale dobra. Teraz pewnie nam powiedzą, że trzeba będzie zejść z konia, bo winda może nie uciągnąć nie wiadomo czego, bo i tak będziemy razem, a dobra, nieważne. No dobra, winda działa, więc jest gites. Gdzie ja muszę tu podejść? Czekajcie, bo ja tu mam gdzieś podejść. A, gdzie jest mój wykrzyknik? Gdzie tam jest mój wykrzyknik chyba? Dobrze widzę? Dobrze widzę. Boże, to jest rażujące. Mogliby te wykrzykniki jakoś tak, wiecie, obrobić jakimś obrysem, tak jak tu są na biało, tylko na czarno. Muszę spróbować jazdy próbnej, a myślałam, że wtórnej. Choć Summer Surprise do dzieła. No dobra. Nie możemy tutaj stać cały dzień. No nie możemy, bo zimno. Okej, sorry za mój katalog, to jest trochę, mnie wie, że coś i nie jest dobrze. Okej, muszę tutaj, będzie powiadomienie właśnie, że muszę zjeść z konia. Tak jest, zostaw swojego konia do transportu. No, okej, winda, chodź, chodź winda. Chodź winda, lecimy. Pierwsza przejażdżka! Wow! Jaj! Okej. To Lilianka ma właśnie ten, dobra. Lecimy do Elizabetki, żeby ją powiadomić. Ojej, dlaczego nie mogę? Aha, bo to jest wykrzyknik. Jeszcze wykrzyknik mamy. Przejażdżka ta nie wydawała się zbyt bezpieczna, ale udało nam się dotrzeć w jednym kawałku. Jesteśmy szczęściarzami. Co same surprise? Miejmy nadzieję, że wystarczy na jeszcze kilka jazd w górę i w dół. Pewnie, że starczy. Teraz możemy w miarę szybko poruszać się pomiędzy Valhalla a Doliną Ukrytych Dinozaurów. Okej. Teraz wszyscy mogą dostać się do historycznej doliny. Oczywiście, oczywiście, jeśli nie boją się windy. No, zgadza się. Czas, aby przekazać Elizabeth dobre wieści na temat windy. Okej. Summer Surprise. Jedźmy zatem, twoje podkowy przymierzą, przymarzną do ziemi.
Dobrze, za nim oczywiście. Dobra. Podkowy przyprowadzą do ziemi. Oczywiście tu mamy już teraz ten przełęcz, ten zjazd, ale oczywiście, oczywiście generalnie rzecz biorąc, nie będziemy przez niego jeździć, bo nie ma sensu. Tak? Bo po co? Więc jedziemy sobie tutaj. Idziemy przełęczą. Przepiękną przełęczą. Oj, no, no już, już, już. Ja wiem, ja wiem. Już, 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 jedziemy sobie przełęczą. Ej, dobra. I mamy drut, słuchajcie. Ale generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, nie było takiego zawalenia się. Jak tu dojechałam, bo jak była Wiktoria, nie wiem, czy ja nie pomyliłam questów, ale jak była Wiktoria, czy to było, że są właśnie z tymi flamingami. Flamingami? Czy jakoś tak, nie wiem, jak to miały. Nie flamingi. Nie wiem, co, jak to, czy takie myszki małe. To były takie wielkie gruzy śniegu, a tutaj tego nie było, więc... no ciekawe, ciekawe. No Lejka ma trochę inaczej niż Wiki, ewentualnie po prostu te myszki małe tam nam odblokowały ten śnieg, jak żeśmy tutaj to sprawdzali. Dobra, jest Elizabetka. Questy jakieś mamy, nie mamy. Witaj Lilian, witaj Summer Surprise. Czy winda znów działa? Wydaje mi się, że słyszałam jakieś dźwięki dochodzące od strony góry. Myślisz, że naprawdę bezpiecznie jest podróżować z tym starociem? Tak, bezpiecznie jest podróżować z tym starociem. Dobra. I co ja tu mam? Skarb w śniegu i lodzie, słuchajcie. No dobra, mi się pysie. Odblokowaliśmy sobie dut. Odblokowaliśmy sobie dut. I raczej nie wiem, czy będziemy dalej robić ten odcinek, bo już bardzo długo go nagrywamy. Może zobaczmy tylko ten ostatni questik. Mam kilka rzeczy do przygotowania, zanim wyruszę. Prawdopodobnie będziemy musiały zaczekać do jutra. Okej. Mam... możemy czekać tak długo, prawda? Nie możemy czekać, właśnie. Jest kilka rzeczy w dolinie, które naprawdę bardzo chcę zdobyć. Zrobię wszystko, zbiorę wszystko do kupy i od razu i udam się do doliny, używając windy. Kiedy to będę robić? Czy możesz zapytać Avalona? Czy jest coś szczególnego, co chcę z doliny? Okej, dobra, chcę się zapytać Avalona. Okej, porozmawiaj z Avalonem po drugiej stronie wioski i spotkamy się przy windzie. No dobra, słuchajcie, no dobra, okej. No powiem szczerze, że teraz bym te questy robiła i robiła, no ale tutaj nagrania, tak? Więc nie mogę tych questów za bardzo robić, bo nagrania. Ale ja tu bym Lilkę podkoksała szybko, słuchajcie, szybko bym podkoksała Lileczkę. No ale to prywatnie, tak? A nagraniowo nie mogę za bardzo, więc tutaj po prostu nic nie poradzimy. Ale mam ochotę te questy robić, wiecie? Mam ochotę te questy robić, to... No jest to fajne wspomnienie, tak? Siema, Avalon. Siema. Ciekawe. No wiem. Pozdrowienia, Lilian. Więc zamarznięta dolina jest znów otwarta. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Elizabeth zastanawia się, czy może czegoś potrzebuje. Tak. Bardzo interesujące. Okej, dobra. Co ty chcesz ode mnie? Spróbuj się, spotkać się w... Aha, dobra, to spotkamy się z Elizabeth. Potrzebuję lodowych ostów. Rosną od wielu lat w dolinie ochrony dinozaurów i dziś nadal powinny tam być. To fantastyczne roślina, która ma wiele cudownych właściwości, których nie ma żadna inna roślina rosnąca na świecie. Bardzo interesująca roślina, jeśli mnie zapytasz. Okej. W drogę spotkaj się z Elizabetą i powiedz jej o lodowych ostach. Dobrze, spotkamy się z Elizabetką. Wiecie, na co liczę? Dlatego trochę przedłużam, bo liczę na to. Po pierwsze, lubię to robić, lubię robić te questy, tak? A po drugie, liczę na to, że będziemy mogli pojechać sobie do Nika i tam zakończyć właśnie nagrywanko. I na to właśnie liczę. Także tutaj, dlatego właśnie tak, wiecie, troszeczkę tu przedłużam, bo bym chciała tam właśnie z tą Elizabetką zjechać windą i pojechać do Nika i tam mieć już odblokowaną dolinę ukrytych dinozaurów, więc no tutaj ciekawe, co będzie dalej się działo, tak? Dobra, tymczasem jedziemy do Elizabetki, zobaczymy, co nam powie. Wydaje mi się, że będę musiała ją zawieźć tam właśnie do Nika i tam będzie to odkryte. Tak mi się wydaje. Albo nie. Jak nie, no to się zawiodę, no i po prostu będziemy kończyć nagranie, tak?
No ale już, jedź, jedź, koniec. Jedź, nie pasaj się teraz. Teraz nie czas na pasanie. Dobra. Elizabetko, gdzie ty jesteś? Ja ci minęłam. Nie, ona jest pewnie w dole. Okej. Okay. Pojechała windą już. Dobrze. Myślałam, że będzie jechała ze mną. Ale dobrze. Pojechała już windą, więc dobrze. Akurat nam winda uciekła. No nic. Dobra. Będziemy jechać tą windą. Jedź. Pierwszy zjazd w dół windą. Wow! Okej. Okay. Dobra. Siedzimy na konika. No, ale dalej. Gdzie jest nasza Elizabetka? Tutaj, dobra. Mam wrażenie, że blokujemy teraz tego nika. Coś, cały dud. Lodowy oset? Też o tym myślałam. To bardzo interesująca roślina, jak wiesz. Ale to miejsce, wow, jest niesamowite, prawda? Zimno. To zimno prawie nie do zniesienia. Nie uważasz? Czujesz to? Nie było mi tak zimno nigdy w życiu. To przenikające zimno ma swoje wytłumaczenie, ale meteorologiczne i historyczne wykłady mogą poczekać do następnego razu. Musimy się zbierać do pracy, zanim wszyscy słyszą o tym, że dolina jest otwarta. Pojawią się tutaj, depcząc i plądrując wszystko, co wartościowe. Okej, okay, dobra. O Jezu, i tu mamy zbieranie. Dobra, słuchajcie, to nie będziemy teraz tego robić, absolutnie. Myślę, że tu się po prostu pożegnamy z odcinkiem. Zrobimy sobie to później. Po prostu. Mamy tutaj to, mamy to, już mamy to, co było. Okej. Okay. To co mi się pyśnie, nie udało nam się zrobić nic więcej poza odblokowaniem dud, ale odblokowaliśmy dud i jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapę się w górę. Do zobaczenia na końskim szlaku Start Table. Pamiętajcie o dzwoneczku, bez dzwoneczka YouTube nie ma życia. Pa, pa!